Witajcie, dzisiaj wracamy do Galaxy S20, zobaczmy czy w 2021 roku warto zainteresować się tym modelem. Możemy na sam początek uznać, że Galaxy S20 to najtańsza wersja zeszłorocznego flagowca Samsunga, ale to oczywiście cały czas telefon z wyższej półki. Bardzo mi się spodobało, że to kompaktowe urządzenie, z tym, że nie aż tak jak Galaxy S10e. Ten model akurat to była znakomita propozycja dla każdej osoby poszukującej małego i wydajnego smartfona. W Galaxy S20 spokojnie da się nawigować po systemie przy pomocy jednej dłoni, a dostajemy tutaj całkiem spory ekran. Sama wygoda trzymania stoi i na bardzo wysokim poziomie zawsze ten telefon trzyma się bardzo pewnie, bardzo wygodnie. Pomaga temu zagięta obudowa na tyle. Co do wykonania, mamy tutaj połączenie szkła, a także aluminium na wysoki połysk. Ponownie testuję Galaxy S20 w kolorze niebieskim. Zobaczymy znakomity opalizujący motyw, to na pewno może się podobać. Wszelkie elementy obudowy są do siebie doskonale dopasowane. Klawisze mają świetny skok. Do tego bardzo pewnie siedzą w ramce. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale uważam, że Samsung w Galaxy S20. Jakoś mocno się nie popisał, jeżeli chodzi o wygląd tego modelu. Doklejona wyspa z aparatami, jak wszędzie, czy też małe ramki wokół ekranu. Na tym polu o niebo lepiej wygląda nowy Galaxy S21. Zmodyfikowano wyspę, łączy się ona z bokami urządzenia i to dużo bardziej do mnie przemawia. Wiemy jednak, że wykonanie Galaxy S21 okazało się nieco gorsze niż w Galaxy S20. Dostajemy tam matowe tworzywo na tyle, a to nie do końca materiał z wyższej półki. Natomiast w razie upadku się nie rozbije, zatem takie rozwiązanie ma swoje plusy. Zauważymy w Galaxy S20 odrobinę zagięte boki ekranu. Do tego jego obramowanie jest niewielkie, nawet występuje taki efekt jak wybraku ramek dookoła ekranu. Z tym, że ta na dole pod ekranem jest wyraźnie grubsza niż pozostałe. Galaxy S20 wytrzyma spotkanie z wodą maksymalnie 1,5 metra do pół godziny. Dostajemy w Galaxy S20 znakomity ekran to dynamika AMOLED HD+ Wszelkie teksty i ikony zawsze są doskonale czytelne. Barwy oceniam jako podbite, ale w tym Pozytywnym tego słowa znaczeniu. Są one dosłownie jak malowane na szkle, ale pozostają jeszcze w miarę stonowane. Na pewno nie ma efektu, aby natywnie okazały się one zbyt podbite i to mi się spodobało. Do tego cudowne kąty widzenia, piękne, pełne, prawdziwe czernie, no i też rewelacyjna najwyższa jasność osiąga w piku nawet 1300 nitów. Mamy też wyższe odświeżanie 120 Hz, zatem przewijanie, animacje wyglądają świetnie. Z tym, że to nie będzie automatycznie regulowane jak w Galaxy S21 może być aktywne cały czas albo 120, albo 60 Hz. Powoduje to oczywiście większe zapotrzebowanie na energię, dlatego nie uzyskamy wyższego odświeżania dla QHD+, a jedynie Full HD+. Dochodzimy tym samym do aspektu, gdzie Galaxy S20 może być lepszy niż Galaxy S21. Chodzi o to, że nowa generacja dysponuje ekranem Full HD+, a tutaj otrzymujemy panel QHD+, który zapewnia większe, lepsze upakowanie pikseli. Dodam jeszcze, że Galaxy S20 ma wsparcie HDR 10. Reasumując, nawet prawie po roku od premiery ten ekran jest doskonały. Wbudowana bateria to 4000 mAh. Możemy tutaj uzyskać 3 do 5 godzin pracy na ekranie, kiedy jest aktywne wyższe odświeżanie ekranu. Zatem lepsze wyniki na pewno są do osiągnięcia. W zestawie dostajemy ładowarkę o mocy 25 W. Czas ładowania do pełna wynosi około godziny. Galaxy S20 zapewnia jeszcze ładowanie indukcyjne, a także ładowanie zwrotne PowerShare o mocy 9 W. To fajne rozwiązanie, aby doładować baterię słuchawek Galaxy Buds albo Galaxy Watcha. W tym roku nowa generacja, czyli rodzina Galaxy S21, nie ma słuchawek ani ładowarki w zestawie. Wynika to zapewne z potrzeby zaoszczędzenia, pandemia uderzyła też finansowo w rynek telefonów, natomiast stanowisko Samsunga mówi o chęci zadbania o środowisko. W temacie dźwięku oczywiście Galaxy S20 ma głośniki podwójne. Słuchałem muzyki na zmianę z Galaxy S21 Ultra, a także z Galaxy S20 i większej różnicy raczej nie usłyszymy. Zawsze nasza muzyka jest szczegółowa, czysta na każdym poziomie głośności, do tego całkiem fajna głębia, znakomita najwyższa głośność, z tym, że brakuje lepszego podbicia basów. Na tym polu taki iPhone 12 zdaje się być nieco lepszy, ale Galaxy S20 ma i tak znakomite głośniki. Całość się dopełnia Dolby. Atmosa, kiedy podłączymy słuchawki, to możemy liczyć ponownie na doskonały dźwięk, tym razem z lepszym podbiciem basów. Możemy na razie powiedzieć, że Galaxy S20 nie odbiega pod wieloma aspektami od Galaxy S21, natomiast jeżeli chodzi o wydajność, w tym roku zaszły pewne znaczące zmiany. Nowy Exynos 2100 w Galaxy S21 nie osiąga aż tak wysokiej temperatury, z tym, że to temat na zupełnie inny materiał. Dostajemy w Galaxy S20 Exynosa 990, a wiemy, że ta jednostka borykała się z nagrzewaniem i cały czas to występuje. Kiedy wykonujemy na telefonie bardziej wymagający Zadanie, czyli granie, zapisywanie paru zdjęć pod rząd, czy nawet dłuższe oglądanie filmów, to wyczujemy, że obudowa na tyle znacząco się nagrzewa. Tej wady niestety żadna aktualizacja nie naprawiła. Samo działanie systemu to oczywiście flagowy poziom. Wszelkie zadania, operacje są wykonywane sprawnie i szybko, a nagrzewanie się obudowy nie powoduje klatkowania animacji. Zaplecze komunikacyjne zawiera Bluetooth 5.0, a także NFC. Wbudowana pamięć to UFS 3.0, możemy to rozbudować przy pomocy karty Mikro. Tego zabrakło w Galaxy S21. Co ważne, Galaxy S20 dostał Androida 11, ta wersja wnosi nakładkę One UI 3.0. Nowy system oznacza zupełnie inny wygląd ekranu blokady, zmodyfikowano wysuwaną belkę oraz Always on Display, do tego zmienił się nieco wygląd ustawień. Na koniec pozostała jeszcze kwestia aparatu: co prawda nie mam Galaxy S21 do porównania, natomiast specyfikacja Galaxy S20 na papierze wygląda prawie tak samo. Wykonamy w ciągu dnia szczegółowe zdjęcia. Z zobaczymy, że automatyka sprawia, że barwy są nieco takie podbite. Z tym, że oceniam to bardzo pozytywnie. Nie ma na pewno efektu, aby barwy okazały się zbyt podbite i to dobra informacja. Z pewnością znakomicie radzi sobie automatyczny HDR. Zauważymy, że dynamika stoi tutaj na bardzo wysokim poziomie, ale jeżeli chcemy uzyskać takie naturalne zdjęcia, to zawsze możemy wyłączyć wykrywanie scen. Galaxy S20 zapewnia hybrydowy trzykrotny zoom, a największe powiększenie może osiągać 30 razy. Jestem zdania, że do 10-krotnego powiększenia tego typu zdjęcia są w miarę dobre jakościowo w jasnym otoczeniu. Powyżej niestety występują szumy, a szczegóły powalające nie są. W nocy automatyka nie stara się sprawić, aby nasze zdjęcia były super jasne, zawsze są stonowane. Oczywiście detale wtedy nie są za bardzo na wysokim poziomie. Czasem zobaczymy pewne szumy, natomiast zdjęcia nocą mogą się na pewno podobać, chyba że wykorzystamy większe powiększenie niż podwójne. Selfie oceniam bardzo wysoko, ponownie gwarantowane są dobre szczegóły, znakomite barwa, także znakomita dynamika. Nagrywane filmy są szczegółowe, do tego doskonała stabilizacja optyczna. Możemy decydować w czasie filmowania o tym, jakim obiektywem chcemy nagrywać, ale w ramach hybrydowego zoomu filmy nie są już tak stabilne i tak szczegółowe. Możemy jeszcze nagrywać filmy 8K, detale są na jeszcze wyższym poziomie, ale uważam, że to nadaje się tylko i wyłącznie do statycznego ujęcia. W ruchu niestety zauważymy, że takie nagrania nie są zbyt płynne. Przechodzimy do podsumowania. Po Galaxy S20 tak naprawdę nie widać, że minął prawie rok od jego premiery i na pewno warto go rozważyć cały czas, jeżeli poszukujecie flagowca i niekoniecznie musi być tegoroczny. Zapewne znakomite wykonanie obudowy, do tego rewelacyjny ekran z wyższym odświeżaniem, dobre jakościowo zdjęcia i filmy, i też sprawne działanie systemu. Oczywiście, wady występują i w sumie po roku są takie same, czyli niestety ten telefon ma tendencję do nagrzewania się pod obciążeniem, no i też baterie materia powalająca raczej nie jest. To tyle ode mnie. Czekam oczywiście na wasze komentarze. Zachęcam do polajkowania tego filmu, jeżeli wam się podobało. Zapraszam jeszcze do zostawienia suba, abyście pozostali na bieżąco z najnowszymi filmami na Morale TV, a tymczasem do zobaczenia.